powiedzieć, że za każdym razem, kiedy w tym roku przyjechałem na naszą perełkę, no praktycznie za każdym razem albo wiał mega wiatr, tak jak teraz, no ale teraz to jest bardziej niż przeciętnie, albo były ulewne deszcze. Miało padać, całe szczęście nie pada, mamy silny wiatr. Można powiedzieć, że już bliżej do grudnia, już połowa listopada jest, tak więc czekamy na jeszcze jedno takie późno jesienno branie, można powiedzieć, i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w praniu. Wiele na pewno żyłka się układa. Przed chwilą wędki zarzuciliśmy. Dzisiaj przyjechałem jeszcze porozmawiać sobie z Krzysztofem, o właścicielem łowiska, o przyszłych, można powiedzieć, o planach na przyszły rok. Tak więc wydaje mi się, że na pewno będziecie zadowoleni, ale to już na spokojnie sobie omówimy jeszcze dalej w materiale. Posiedzieliśmy sobie z 2 godzinki, koło 13 tutaj wjechałem na stanowisko, za chwilę dojechał Krzychu i tak jak widzicie, wędki są już w wodzie i będziemy czekali. Taktyka jest bardzo prosta. Na 3 wędki posłaliśmy około jedną, dwiema rakiety takiej rozpuszczalnej mieszanki. Jedna wędka leży bez niczego, z samą PV-ką na samym środku, tak więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A moja nocka dzisiaj będzie wyglądała tak, troszeczkę inaczej niż zwykle. Drzwi się niestety nie domknęły. Lipa. Siedzi. Jaki w ogóle strzał, co? No odjechał kurwa konkretnie. Naprawdę. Zobaczymy, co to jest. Gdzie we mnie wali? Big fish. No, jest big taki listopadowy fish. Nie no, karp na stówę jest. Karp jest. A, tam teraz wierzchem już poszedł, widzę. Teraz ubałem trochę przywali. A nie jest nic dużego jakiegoś tu. No i wiesz. Ale jest, tak? Listopadowy karpiszon. Dobra, to jest moment, w którym powinienem pójść po podbierak. Który jest z dipperem. No tak. No tak. Dobra, to ja zwolnię. No zwolnię. Sprawdzaliśmy temperaturę wody, rzucając dippera do środka. Ty powiem ci. Muszę chyba z tego pobrać. Nie, nie, taki mały jest wsadzek. Ale też nie jest to jakiś kurwa olej. Nie, tam. Jest? Jest, mordek. Bęgier. Nie, ile zostaw był w wodzie? 20 minut? Nie, no z pół godzinki był. Przyjechaliśmy dosłownie, nie wiem, pół godzinki temu, zestawy wrzuciliśmy do wody. Jeden zestaw poszedł na typowego bałwanka z citruza, drugi na Roniego, na skopek squida, klasycznie. No i co, pół godzinki, staliśmy dosłownie, teraz rozmawialiśmy, żeby się może przejść na ten, przejść trochę po stanowiskach. Pospinningować. Tak, pospinningować, dokładnie. Ale co, ale tu nagle kolega nas zawitał na matę i jest rybka. Piękna zajebiście. Rola, nie bije się, ale rola dobra. Bardzo się cieszę, bo już myślałem, że na ekofarmie to już będą ostatnie ryby, a jednak udało się jeszcze wpaść i złowić. I to w pięknego. Jakiej pogodzie? Tak, dokładnie, jest niezły Saigon. Even though they're setting up, if it looks they're setting up.
zwijaj go. Ale to nie jest mała ryba chyba, wiesz? No po braniu było widać. No już zaczepię, tak mi zobacz. Już? Nie, no idzie. Ale w jakim zaczepię? Jest na 100%. Bo czuję. Tak, jest w jakim zaczepię. Słuchaj, jak żółka strzela. Wyszedł chyba, tak. To było widać jak wystrzelił, ale nie, to mała ryba. Myślałem, że będzie ten. Ale nie, jest tu zaczepień cały czas, bo kopie gdzieś. O, zobacz. Ty, nie, to nie jest mała ryba. A o, dupa, już jest w tym. W czym, w betonie? Tak, już jest na betonie. No dawaj go, zwijaj, no chuj, może się uda, dawaj. Na siłę go, kurwa, di. Na Rainbow żeś kurwa nie takie ryby wyciągał. No tak, ale już nie chcę, żeby tam... W prawo kij. Nie, idzie, idzie po betonie, bo widzę, że jest nawet na drutach tam. No ciężkie warunki, no. No dupa. Wyszedł, wyszedł chyba. Nie, jest, jest, bo czuję jak w zaczepie jest. Czuję jak cały czas jest w zaczepie. Ale wyszedł chyba z tych betonów. Nie, jest. Ciutek. On tam poszedł dalej, bo to bo daleko jest ta wież. On tam. Nie, po... no już jest, Ali, zobacz. Nie, nie są, nie jest. To... Nie no wyszedł, no ładnie idzie, kurwa. Poszedł na środek, no ładnie. Ubierek mamy? Mamy, mamy, spokojnie. No teraz to on tutaj... Gdzie w drugim został? Tutaj pokażę klasę pewnie. Co? Pokażę klasę tutaj pewnie. Kurde, nie wiem czy on nad, czy po... No ładny po karku widać. Nie jest mały. Nagrywa, nagrywa. Wszystko jest pod kontrolą. Podobny do mojego chyba. Nie ma. Jest. Patrz. To co? Ile mamy? Nie. W przeciągu, teraz no, bo nie wiem, teraz 20 minut było, nie? No, dokładnie. Dobra, lecimy. No ten jest one, ten jest większy. Minęło może z 20 minut od ryby Krzysztofa. No i ja miałem branie. Warunki mamy bardzo ciężkie, końcówka listopada, ale zobaczcie, 20 minut po braniu Krzysztofa, masakryczne warunki, zobaczcie jak wieje wiatr, nawet nie wiem czy dobrze mnie słychać, ale rybki cały czas żywe, masakra, puszczamy go. Gdzie on idzie? Górą, tutaj widzę. Jakiś chyba nie jest duży, co? Chyba tak. Uważaj teraz na zestawy, żeby w tej ostatniej fazie... Ta, to już chyba jest w ogóle przyłów jakiś, co? No tak dziwnie idzie. Tak? Dawaj. Tak. Jest. No i pyk, siedzieliśmy sobie teraz w żywaucie. Nagrzeliśmy sobie i... I cyk, jeszcze jeden wpadł na matę, którą mamy. Nie wiem, tam teraz chyba troszeczkę było przerwy z braniami, a teraz na nockę widzę się znów aktywowały, więc... Dobra. Lecimy, puszczamy go ogólnie. Tu te fałki jeszcze jest. No, a ile godzin w wodzie był ostatnio? No. Co robisz? Całą noc. Ostatnie przeżytki? Żółtka z samego rana jeszcze.
Mamy jeszcze tam tak godzinkę, to zobaczymy. Może się coś uda. Może coś piarnie. Tutaj zawsze na świeżo się dzieje, co? No, tutaj to, świeżak tutaj gra. Może jest wigilijniaczek, ale w końcówce listopada, dosłownie, nie wiem, minęło z 15 minut, jak Krzysztof wyjechał. Ja postanowiłem troszkę dospombować, dosłownie, nie wiem, chciałem sprawdzić jeden zestaw i rzuciłem z 10, może 12 spompów takiej lepkiej papki, która się rozpuszcza, i chwilę później pojechał właśnie ten karp, więc może coś być. Zobaczymy. Tak więc wydaje mi się, że cała taktyka, którą tutaj obraliśmy, sprawdziła się w 100%. Tym bardziej, że przecież nawet my doby jeszcze nie jesteśmy. No zobaczymy. Mam jeszcze dwie ostatnie PV-ki. Planuję teraz przerzucić te zestawy. W ogóle miałem je przerzucić, dlatego że tutaj nawet zauważyliśmy to, że częste przerzucanie zestawów. Tak jak nigdzie, tak tutaj to robię i to naprawdę zdaję egzamin. O 3 w nocy dzisiaj przerzucałem zestawy. Tak naprawdę ostatnie teraz dosypałem. Dwa chciałem przerzucić z jednego brania. Tego zaraz ściągam. Dwa ostatnie wrzucam do wody, dosypuję. I kończymy tę zabawę. Dosłownie z pół godziny temu Krzysztof wyjechał. Nocka minęła tak, że koło godziny trzeciej w nocy miałem branie, ale to było takie strasznie, strasznie delikatne branie, można powiedzieć. Nawet nie wiem, czy do końca typowo karpiowe. No ale nic z tego nie było, ryba się nie zacięła. O godzinie trzeciej postanowiłem jeszcze przerzucić te oba zestawy, drugi też ściągnąłem, przerzuciłem. No i nic się nie wydarzyło do rana rano, tylko Krzysiek mnie obudził, jak się w aucie dogrzewał. Straszna pogoda jest cały czas, wiatr non stop, tak samo wieje. Ja spałem w tej lodówie, masakra, powiem wam szczerze, mega zimno. Tu jest dobrze, latem tam jest fajna lodówka, ale zimą jeszcze tam spać to nie jest nic fajnego. Tak jak otwieracie lodówkę, jest taki powiew zimna, to ja w tym właśnie spałem. No i co, Krzysiek w trakcie już jak wyjeżdżał, ja jeszcze dosypywałem kilka spombów, dosłownie, nie wiem, 10-12. Postanowiłem jeden zestaw troszeczkę mocniej przysypać, akurat lewy. Krzysiek pojechał, minęło z pół godziny. Pakowałem się już, przygotowywałem auto, żeby się ogarnąć, żeby wyjechać. No i patrzę na swingera, było jedno piknięcie, jest już w dole, podnoszę kij i z wędki, na którą sypałem, udało się wyjąć takiego karpia, nie wiem, z 2 kilo, może ze 3, nie, mały, taki typowy wigilijniak. Nawet go nie pokazywałem, od razu go wypuściłem. No, tak więc 5 brań, 4 ryby aktualnie na macie, więc wydaje mi się, że fajny wynik jak na niecałą dobę na Bielawie. Stanowisko numer 1. No i co? Dalszy plan był taki, że tak czy siak miałem jeszcze raz przerzucić te wędki, dlatego że zauważyliśmy, łowienie tutaj to jest częste przerzucanie wędek i naprawdę to wtedy przynosi efekty. Wczoraj Krzysztof świeżą wędkę przerzucił jedną i zaraz z tamtego drugiego kija znowu miał branie. Tutaj jest dokładnie ta sama sytuacja, tak więc dosypuję, przerzucam oba zestawy, drugi ściągam i czekamy, zobaczymy, co się jeszcze wydarzy. Tak jak mówię, jak na tak krótki okres czasu i na końcówkę listopada, no to wydaje mi się, że wynik całkiem spoko, nie? Ale zobaczymy, bo to jeszcze nie koniec, jeszcze chwila czasu została.
Wczoraj na Instagramie pokazywałem wam mój przypon rzutowy, taki jaki skonstruowałem tutaj sobie na jesień, na Bielawę. Powiem wam tak, generalnie możecie znaleźć już na kanale bardzo wiele moich filmów pod tytułem Jak łowię rzutowo. Postanowiłem do tego, no i zawsze praktycznie robię tak, że pierwsza i druga część u mnie jest przyponu jest sztywna i to jest mój typowy taki rzutowy przypon. Jednakże z tą pętlą D zawsze jest taka historia, że wykonuję ją między innymi tutaj z fluorokarbonu, ale postanowiłem zrobić przegub miękki. Po pierwsze dlatego, że no jednak nie wiem czy tak jest do końca, ale w większości przypadków i generalnie jesień jest już taka, że woda jest bardziej klarowna, ryba może być bardziej ostrożna. Jeżeli o to chodzi, właśnie dlatego zrobiłem sobie ten ostatni przypon, ten odcinek mięciutki, żeby po prostu ryba nie miała najmniejszych podejrzeń względem zestawu końcowego. Całość jest zrobiona na centryce. Ciężarek centryczny Foxa o gramaturze 106 gramów. Zauważyliśmy z Krzyśkiem, że tak samo tutaj ciężarki powyżej setki fajnie dopiero ryby zapinają i można sięgnąć wszędzie tam, gdzie się tak naprawdę chce na tym łowisku. Tak więc mamy seteczkę ciężarek. Bardzo lubię to, że tutaj troszeczkę tą dłuższą gumkę dać, żeby tutaj nic się nie mogło... Zobaczcie. W ten oto sposób. Tak wygląda mój cały zestaw końcowy. Od ciężarka po przypon. Przypon może będzie teraz dobrze widać, pokażę wam go troszeczkę bliżej, jak to wygląda. Klasyczny Slip D na krętliku, na fluorokarbonie z ciężarkiem tutaj. W ten sposób. Tak to wygląda. Drugą sprawą, druga sprawa to po prostu mocowanie PV-ki i dzięki temu, że mam tutaj tą miękką plecioneczkę, robię sobie PV-ka, to jest mój stick mix dopalony z białkiem WPC, tak żeby po prostu lepiej zasmużyło w wodzie, tak jak mówię wam, ta smużka, drobne pelety, ziarna, to samo jest tam, tylko bardzo mocno to zmoczyłem w domu jeszcze tutaj przed wyjazdem we wrzątku i powstała z tego bardzo gęsta papka, o której już wspominałem, więc nie będę o niej za dużo mówił. Zwykła PV-ka, patrzę sobie w tym momencie, mniej więcej w połowie zaczepię, żeby można było spokojnie zrobić węzeł u góry. O, w ten oto sposób. Robię najzwyklejszą pętelkę na plecionce. I zestaw gotowy. Zobaczcie, tak to wygląda. I leci do wody. Nie wiem, z 5 minut. Dosłownie go zarzuciłem, nawet chyba nagrywałem. No i niestety leszcz. Ale i ryba.
donędziłem jeszcze ostatnie z pompy, dosłownie wszystko co miałem. Fałki jeszcze musiałem dorabiać, bo dwa leszcze się udało złowić. Oznak żerowania karpia nie ma, nie ma spławów, ale jest za to silny wiatr, jest potwornie zimno, więc chyba to już czas najwyższy zamknąć ten sezon. Aczkolwiek powiem wam szczerze, zostało mi jeszcze troszeczkę w wiaderku stickmixa. Kulek już praktycznie w ogóle nie mam, jakieś tam haczykowa akurat będzie do na włos albo do pokruszenia w PV-kę. I może jeszcze na te kilka godzinek albo nockę się uda, może tutaj nawet się wyskoczyć. No ale to już będzie takie wróżenie troszeczkę z fusów, bo no już teraz woda jest piekielnie zimna, w nocy koło zera, wiatr strasznie mocny. No jak jeszcze będzie jakiś podryk ciepła, może uda się zakończyć ten sezon, ale wydaje mi się, że to już maks co mogliśmy zrobić. Bardzo fajnie, że jeszcze wyskoczyliśmy sobie na tą nockę, tak naprawdę udało się połowić tych rybek. Jestem bardzo zadowolony i z tego sezonu, i z tego co było, z tego co przyjdzie, bo jest bardzo wiele nowych planów. Fajnie, fajnie ten sezon minął. Wydaje mi się, że też trochę takich nowych rzeczy u mnie jakby nigdy nie jeździłem na takie zorganizowane wyjazdy, jak to robi Arek. No, Arek postać chyba, nie wiem, nie wiem czy znam drugiego takiego karpiarza w tym kraju, który tyle czasu spędza na karpiach i organizuje całkiem fajne wyjazdy. No, byłem na tej Bośni i muszę wam szczerze powiedzieć, że klimat nieziemski, wielkie ryby, potwornie silne. Tak więc wydaje mi się, że właśnie w przyszłym roku będzie jeszcze więcej takich wyjazdów, a nawet jestem tego pewien. A wam nie pozostaje nic innego jak obserwować to wszystko, bo oczywiście wszystkie te materiały filmowe będą zrealizowane i puszczone na karpiowym szlaku. Jeżeli chodzi o wyjazdy zorganizowane, każdy z was, każdy może praktycznie wziąć w nich udział. Wystarczy obserwować stronę, obserwować Face Easy Fishing i tam na bieżąco jest wszystko podawane. Informacje są odnośnie wyjazdów za granicę, jest ich kilka kierunków tak naprawdę w przyszłym roku na Europę. Wydaje mi się, że fajne, jest to bardzo fajna okazja dla każdego, kto po prostu chce spróbować sił za granicą, a jeszcze nigdy nie był. To jest właśnie taki moment, w którym może sprawdzić samego siebie, więc zapraszam wszystkich, którzy by chcieli wziąć udział w takim wyjeździe. W większości prawdopodobnie będę ja i Arek, albo po prostu będzie sam Arek, więc wcześniej na pewno, jak będziecie się chcieli o to dopytać, to napiszcie do mnie czy do Arka i zobaczycie po prostu, jaki termin wam pasuje. Dobra, to jest chyba już koniec tego gadania. Kaczki mi widzę buszują nad zestawami. Czekam jeszcze dosłownie 10-15 minut i się zawijam. No, dalsza część też oczywiście nie jest najprostsza, bo szykujemy się do otwarcia sklepu internetowego w iCarpiu i Black Friday, który sobie ładnie tam łączymy. To już pewnie oglądacie ten materiał dawno opuszczony po tym. A jeszcze przed tym pojadę sobie do mojego znajomego, do barbera na Pragę, żeby się troszeczkę ogarnąć, bo zobaczcie jak ja wyglądam. Jak pędzel. To co? Przyszła się pora pożegnać. Miało być zakończenie sezonu i jest kolejne. Nigdy się nie poddawajcie, jeżeli macie ochotę, a nawet jeżeli nie macie ochoty, ruszcie dupę. Pojedźcie nad tą wodę, a może coś jeszcze złowicie. Wydaje mi się, że zawsze warto być nad wodą. Póki lodu jeszcze nie ma, macie na to zdrowie, siłę i czas. Próbujcie, nigdy nie wiadomo co się może wydarzyć. No i co, taki jest koniec.
Ja was oczywiście zapraszam do subskrybowania, do lajkowania, jeżeli się nie podobało, boczki w dół, boki, gdziekolwiek te łapki dawajcie. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki za ten sezon, widzimy się w następnym. Ale jeszcze wcześniej oczywiście rybomania. Siemano.